na druki i hafty, na odzieży. Chcesz logo firmowe, grafikę, zdjęcia? Przyjdź do nas. Tomat Timp. Usługi dla firm i osób prywatnych. Nysa, Podzamcze. Telefon 666 818 199. Jest piątek, 16 grudnia. Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości. A w wiadomościach zobaczymy. Kto strzelał do samochodów na nyskim osiedlu? Nieustalony jak dotąd sprawca, nieustalonym przedmiotem dokonał rozbicia szyb łącznie w sumie w 25 pojazdach. Komisja Urbanistyki dyskutowała o galerii handlowej w Nysie. Wartości mieszkań w tych obiektach nie zmaleją, bo bardzo atrakcyjną jest sytuacja mieszkania przy takim obiekcie, gdzie wiele rzeczy można bardzo szybko kupić, załatwić. Mam takie doświadczenie z Wrocławia. Protest mieszkańca przeciwko zakłamaniu w polityce. Każdy mówi jedno, mam co innego na myśli. Po prostu ludziom robią mętlik w głowie i dlatego system wartości podstawowych jakiś zanika. Brak wyobraźni i zabawa z wiatrówką, a w rezultacie powybijane szyby w 20 samochodach. Tego w Nysie jeszcze nie było. Najwyraźniej ktoś pomylił rzeczywistość z komputerową grą. Tyle, że w prawdziwym świecie grozi za ten czyn do 5 lat pozbawienia wolności. O tym wydarzeniu w reportażu. Tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę, 11 grudnia, na tak zwanym Nowym Osiedlu w Nysie doszło do zniszczenia wielu samochodów. Nieustalony jak dotąd sprawca, nieustalonym przedmiotem dokonał rozbicia szyb łącznie w sumie w 25 pojazdach. Poszkodowani właściciele szacują straty na ponad 20 tysięcy złotych. Sprawca tego uszkodzenia tych szyb dokonał prawdopodobnie pistoletem typu wiatrówka. Trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie tego zajścia. Dla mnie to jest w ogóle niepojęte, bo ktoś się chyba za dużo gier naoglądał albo filmów amerykańskich i nie wiem, co musiał mieć w głowie, żeby coś takiego zrobić. No jest strach. No ja na szczęście swojego auta nie miałem w tą noc tutaj przed tym, przed blokiem, ale strach jest. Policja posiada nagrania z monitoringu, jak też zeznania świadków i liczy na to, że sprawca zostanie zatrzymany. Za ten czyn grozi mu 5 lat więzienia. Nie czekaj, aż zima zaskoczy drogowców. Zmień opony w Euromaster Dytko. Zostaw swoje opony w hotelu Euromaster i ciesz się spokojem przez cały sezon. Nysa, telefon 40 90 290. Nie czekaj, aż zima zaskoczy drogowców. Zmień opony w Euromaster Dytko. Zostaw swoje opony w hotelu Euromaster i ciesz się spokojem przez cały sezon. Nysa, telefon 40 90 290. W ubiegłym tygodniu, już po zmianach na stanowisku przewodniczącego, miało miejsce posiedzenie Komisji Urbanistyki. Tym razem doszło do dyskusji i wydania opinii dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, która ma umożliwić wybudowanie w Nysie galerii Dekada. Ostatecznie 4 głosami za i 2 wstrzymującymi się komisja zarekomendowała budowę galerii. Decyzja komisji nie jest wiążąca dla Rady. Przez 2 ostatnie lata kwestia galerii Dekada w Nysie jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw. Pomimo, iż mieszkańcy miasta w ogromnej większości są zwolennikami budowy tego obiektu, nie brakuje przeciwników inwestycji. Przede wszystkim wśród lokalnych polityków. I tak osobiście to ja się
dziwię, że przybliżanie się jednej z większych inwestycji w tym mieście nie jest świętem w tym mieście, gdzie po prostu wszyscy się cieszą, że jakby z podstawowych korzyści, które to miejsce przyniesie. Tą korzyścią jest mnóstwo nowych miejsc pracy, jest ożywienie gospodarcze miasta, jest po prostu zrobienie z tego miejsca i z Nysy naprawdę miasta XXI wieku. W dalszym ciągu nie są doceniane miejsca pracy powstające w handlu i usługach, a to są najbardziej cenne miejsca pracy według mnie i najbardziej trwałe. Dzisiaj produkcję można przenieść do dowolnego kraju, na każdym zakątku ziemi. Te rządy, które lepiej dopłacają inwestorom, mogą liczyć, że tam się lokują fabryki, ale w każdej chwili po kilku latach można nawet ze strefy ekonomicznej zrezygnować i przenieść fabrykę do Chin czy do Tajlandii. Przedstawiciel inwestora, prezes Aleksander Walczak, przedstawił komisji koncepcję uwzględniającą sugestie mieszkańców ulicy Piastowskiej. Wyjaśnialiśmy po raz kolejny, w jaki sposób trwała procedura przygotowania naszego projektu, trwała procedura przygotowania projektu planu miejscowego. Zaprezentowaliśmy ostateczne koncepcje budowy galerii, które uwzględniają wszystkie do tej pory wniesione uwagi w jak największym stopniu. Oczywiście nie było możliwe uwzględnienie każdej uwagi, natomiast chociażby uwagi mieszkańców zostały w 90% uwzględnione. Ze względu na wprowadzone zmiany znacznie wzrósł koszt budowy. Nasz projekt, który miał kosztować około 70-80 milionów złotych, już dzisiaj grubo przekracza 100 milionów złotych. W związku z tym można powiedzieć, że wprowadzenie tych wszystkich poprawek, które nastąpiły, to już są grube dziesiątki milionów złotych. Prezes Walczak chciałby, aby mieszkańcy Nysy w ulic sąsiadujących z galerią byli zadowoleni z inwestycji. Ci ostatni, szczególnie osoby starsze, często boją się jakichkolwiek zmian. Obawy te podsycane są przez polityczną opozycję. Cała ulica Asnyka, wszystkie ulice tu w środku, wszystkie są zawalone samochodami. Także galeria to nawet to jest pikuś w stosunku do tego, jak tu jest zawalone tak. Z jednej strony Piastowska, jeszcze teraz starostwo przybyło i jest Wydział Komunikacji i wszyscy, którzy do Wydziału Komunikacji, wszyscy stawiają samochody tutaj. Piastowska, Bema, wszystkie ulice, i na przykład ja chodzę na zakupy, dom towarowy jest tamten, w ogóle przejść nie można. No a te spaliny, no to ja już pozostawiam do pomyślenia sobie, ile do tego przychodzi. To nie chodzi o dom towarowy, bo ile tu może, dwa razy przyjedzie samochód. Ale ja mówię, że miasto w ogóle nie rozwiązało problemu i ulica Chodowieckiego, bo tam jest uczelnia. Calusieńka ulica zawalona. Armii Krajowej, wszystkie dookoła, no a my musimy to wszystko wdychać. Mieszkanie w rozwijającym się mieście ma swoje minusy, ale tu musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy idziemy w stronę rozwoju, czy wiejskiego, sielskiego spokoju. Odrębną dyskusję wzbudziły wątpliwości, czy mieszkania po wybudowaniu galerii stanieją, czy zdrożeją. W takim wypadku, jeśli ktoś mieszka w miejscu zatłoczonym, prawda, no to jego mieszkanie jest mniej warte. Mieszkańcy starsi, pani na pewno pamięta, jak tutaj mieliście bazę autobusową, gdzie o 3 rano odpalali wam autobusy, wtedy kupowaliście te mieszkania i wtedy wchodziliście w ich posiadanie. Ile one były wtedy warte? A ile będą warte, jak powiat zrobi ulicę Piastowską, rondo przy ulicy Bema i powstanie piękna galeria przed waszymi oknami? Wartość waszych mieszkań wzrośnie. Przykład wrocławski mówi, że mieszkania pójdą w górę. Wartości mieszkań w tych obiektach nie zmaleją, bo bardzo atrakcyjną jest sytuacja mieszkania przy takim obiekcie, gdzie wiele rzeczy można bardzo szybko kupić, załatwić. Mam takie doświadczenie z Wrocławia, gdzie moja córka mieszka przy galerii. Mieszka przy galerii. I gdy kupowane było mieszkanie, a galerii nie było, wartość tego mieszkania była dużo mniejsza niż teraz, gdy ta galeria powstała i gdy to mieszkanie jest naprzeciwko. Tak jak państwo macie, także córka mieszka naprzeciwko wjazdu do galerii. Jednak seniorzy są nieufni. To ta taka dyskusja. Nie ma osobności, musimy wiedzieć. Wiedzieć, co tu się dzieje, nie ma.
Według naszych informacji sporo nyskich przedsiębiorców planuje ulokowanie swojego biznesu w nowo powstałym obiekcie. Mogę powiedzieć, że jest bardzo duże zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców, żeby zlokalizować swoje sklepy czy swoje punkty usługowe w galerii. Właśnie w każdym tygodniu są prowadzone jakieś rozmowy. No my wstrzymujemy to wszystko tak naprawdę do chwili uchwalenia planu miejscowego, natomiast można powiedzieć, że przedsiębiorcy nyscy bardzo dobrze zareagowali na nasz projekt i widząc, że on ma szansę realizacji, chcą z nami rozmawiać i chcą tak naprawdę robić coraz lepsze interesy w Nysie, chociażby we współpracy z nami. Nie tylko burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz uważa, że galeria to rozwój i miejsca pracy. Zwolennikiem inwestycji jest także przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Norbert Krajczy. To na pewno by pozwoliło, żeby tych młodych, sfrustrowanych, nie mających pracy ludzi, którzy oczywiście w Urzędzie Pracy co jakiś czas tam się pojawiają, powiedzmy, edukują na różne takie czy inne sposoby, żeby mogli się włączyć do aktywnej pracy i to będzie dla tego miasta z dużym pożytkiem. To są chyba osobiste doświadczenia pana Krajczego, no, który jest człowiekiem, który chyba o charakterze światowym, tak, także zna wiele miast w Polsce i na świecie i chyba też z własnych doświadczeń wie, że centra handlowe, galerie handlowe to są miejsca, gdzie się skupia życie miasta, gdzie przyjeżdżają ludzie na zakupy, gdzie przyjeżdżają ludzie spędzać wolny czas i taka inwestycja wszędzie, w każdym mieście sprawdza się i na pewno sprawdzi się w Nysie. Opinia Komisji Urbanistyki otworzyła drogę formalną do głosowania nad zmianą planu zagospodarowania, która umożliwi rozpoczęcie budowy galerii. Wstępny planowany termin sesji to 9 stycznia. Sesja ma potrwać kilka dni w związku z rekordową liczbą ponad 1000 głosowań. Nadruki i hafty na odzieży. Chcesz logo firmowe, grafikę, zdjęcia? Przyjdź do nas. Tomat Timp. Usługi dla firm i osób prywatnych. Nysa Podzamcze. Telefon 666 818 199. Czy Nysa jest Polską w pigułce? Konflikty polityczne, totalna opozycja, manipulacja opinią publiczną i niechęć Polaków do władzy. Zwykli obywatele wyrażają swój protest na różne sposoby. Na przykład wywieszając transparent na balkonie własnego mieszkania, co zrobił jeden z mieszkańców rynku. Napis na banerze nie wyjaśnił nam wszystkiego, więc poprosiliśmy o komentarz autora akcji. Leon Foltyn, były działacz Solidarności, uznał, że musi wyrazić swoją dezaprobatę dla wydarzeń zarówno w kraju, jak i w mieście. Każdy mówi jedno, mam co innego na myśli. Po prostu ludziom robią mętlik w głowie i dlatego system wartości podstawowych jakiś zanika. Mieszkaniec Nysy twierdzi, że zasadniczo nie zajmuje się polityką, niemniej jednak ze względu na własne traumatyczne przeżycia związane ze stanem wojennym nie jest w stanie obojętnie znieść faktu, że poseł Janusz Sanocki broni byłego prokuratora stanu wojennego i działacza PZPR Stanisława Piotrowicza, obecnego posła Prawa i Sprawiedliwości. Jego ostatnie, jak to się wystąpienie w obronie pana właśnie Piotrowicza również mnie skłoniło do tego. Jeśli on broni takiego człowieka, to coś we mnie pękło. Leon Foltyn chciałby wyrazić swój protest przeciwko temu, co dzieje się na arenie politycznej. Liczy przede wszystkim na solidarność zwykłych obywateli. Chcę dotrzeć do zwykłych ludzi, żeby pokazać, że mówię otwarcie, że nie jestem po żadnej stronie konfliktu, ale zwykły obywatel nie lubi kłamstwa, perfidii, która jest w tej chwili w polityce i zakłamania. Jeden transparent na balkonie nie zmieni świata i nie wpłynie na polityczne decyzje. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale być może ją zwiastuje. A w wiadomościach jeszcze przed nami. Spektakl muzyczny Teresika w wykonaniu Opery Krakowskiej. Opowieść trudna, ale myślę, że niezwykle wzruszająca. Różnorodność emocji wzbudza w człowieku, od uśmiechu poprzez gorzki płacz. Bardzo zainteresowały mnie teksty tych pieśni. Powiedziałem, że te pieśni są bardzo na czasie, są trudne, mówią o życiu zwyczajnych ludzi i ich tragediach życiowych.
Uwaga na promocję, nie wpadnij w pułapkę. Kiedy kupujemy jakąś rzecz, no to zazwyczaj sprawdzamy cenę. Jeżeli ta cena jest za wysoka, no to tego przedmiotu nie kupimy. To jest tylko teoria, no bo w praktyce jesteśmy w stanie nawet przepłacić, jeżeli ulgamy pewnym wpływom. Opera Serenata Teresica w Nyskim Domu Kultury zebrała oklaski na stojąco. Wzruszająca, prosta, czasami naiwna historia o miłości obroniła się. Kostiumy, scenografia, XVII-wieczne pieśni i zespół grający na żywo naprawdę robił wrażenie. Opera Serenata Teresica to kulturalne podsumowanie roku. Wzruszające opowiadanie o miłości i poszukiwaniu szczęścia, przetykane pieśniami z XVII wieku. Spektakl Teresica jako zjawisko kulturalne ma złożony charakter. Jest to kolejna opowieść o miłości, ale nie sposób jej posądzić o banalność, bowiem jest opowiedziana w sposób niezwykły, poprzez pieśni mauretańskie, żydowskie i hiszpańskie sprzed 300 lat. To jest opowieść w opowieści. Donanna, która na swoje urodziny dostała zezwolenie od swojego męża na przedstawienie krótkiej historii. Oczywiście on nie wie o tym, że jest to historia o niej samej. Natomiast z czasem oczywiście rozeznaje się w tej historii. Opowieść trudna, ale myślę, że niezwykle wzruszająca. Różnorodność emocji wzbudza w człowieku. Od uśmiechu poprzez gorzki płacz i zastanowienie się nad tym, co w życiu jest najważniejsze. A co jest najważniejsze, to wszyscy wiemy. Miłość i dobro. Autorem tekstu jest Fred Apke, działający w Polsce niemiecki dramaturg, reżyser i aktor. Zainspirowały go zasłyszane dawno temu pieśni hiszpańskiego renesansu. Postanowił więc zaprezentować je w formie teatralnej. Bardzo zainteresowały mnie teksty tych pieśni. Powiedziałem, że te pieśni są bardzo na czasie, są trudne, mówią o życiu zwyczajnych ludzi i ich tragediach życiowych. XVII-wieczne pieśni nie straciły swego znaczenia z biegiem czasu. Podziwiamy ich piękno i kunszt, ale zadziwiające jest również to, że są tak bardzo ponadczasowe. Never-ending story in life in human beings. Niekończąca się historia życia. Ludzie od zawsze muszą walczyć o to, co uznają za słuszne. Teresica walczy o swoją miłość, aż do samego tragicznego końca. Jest to bardzo współczesne, nie sposób nazwać tej historii staromodną. So it's still modern, I think. It's not old-fashioned. Pieśni były wykonywane w językach oryginalnych, natomiast tłumaczenia libretta dokonała Marta Klubowicz. To nie ma końca. To jest praca nieskończona. Zawsze można coś zrobić lepiej. Chociaż wydaje mi się, jak kończę tłumaczenie i stawiam ostatnią kropkę, że po prostu lepiej nie umiem. To jest tak, jak i lepiej nie umiem. I dopracowałam to i z pełną odpowiedzialnością mogę komuś to oddać i podpisać się pod każdym słowem. Spektakl Teresica jest produkcją Opery Krakowskiej. Premiera odbyła się w maju 2014 roku. Nie czekaj, aż zima zaskoczy drogowców. Zmień opony w Euromaster Dytko. Zostaw swoje opony w hotelu Euromaster i ciesz się spokojem przez cały sezon. Nysa, telefon 40 90 290. Nie czekaj, aż zima zaskoczy drogowców. Zmień opony w Euromaster Dytko. Zostaw swoje opony w hotelu Euromaster i ciesz się spokojem przez cały sezon.
Nysa. Telefon 40 90 290. Okres przedświąteczny to prawdziwe żniwa dla handlowców. Wielu z nich, aby skłonić klientów do zakupu swojego towaru, stosuje różne chwyty marketingowe. Bądź ostrożny, chwila nieuwagi i wpadniesz w którąś z zastawionych pułapek cenowych. Co robić, aby tego uniknąć? Kiedy kupujemy jakąś rzecz, no to zazwyczaj sprawdzamy cenę. Jeżeli ta cena jest za wysoka, no to tego przedmiotu nie kupimy. To jest tylko teoria, no bo w praktyce jesteśmy w stanie nawet przepłacić, jeżeli ulegamy pewnym wpływom. Takim wpływem jest na przykład hasło promocja. Automatycznie pobudzają się w nas takie mechanizmy, o, to jest na pewno dla mnie świetna okazja, więc muszę ten produkt kupić, a nie analizujemy, czy jego cena po promocji może jest dla nas cały czas za wysoka. To niektórzy handlowcy robią tak, że windują tą pierwszą cenę, podnoszą ją, a potem ją obniżają i sprzedają po tak pozornie okazyjnej cenie ten sam produkt. Żeby uniknąć takich pułapek, przede wszystkim trzeba sprawdzić wcześniej ceny na rynku, porównać między sklepami, a po drugie ustalić budżet, ile jestem w stanie wydać na daną rzecz. Taką pułapką przy cenach jest też reguła kontrastu. Wytłumaczę to na przykładzie. Powiedzmy, że kupujemy samochód i on kosztuje 40 tysięcy złotych. No to dealer może nam zaoferować do kupienia do tego samochodu pokrowców na siedzenia za 800 zł. No i ten pierwsza rzecz, ten samochód kosztuje 40 tysięcy, no to jest duża kwota. No to ta druga rzecz to 800 zł, jakoś wydaje się nam po prostu mniejsza. No i jesteśmy w stanie, jesteśmy skłonni kupić te pokrowce szybciej, niż gdyby były nam oferowane niezależnie. Żeby uniknąć tego kontrastu, to trzeba się zastanowić osobno nad każdym z tych przedmiotów. Albo zastosować taki odwrócony kontrast. Przyrównać przedmiot, który jest jeszcze tańszy. Na przykład mam tutaj samochód za 40 tysięcy, pokrowce za 800 i odświeżacz do samochodu za 10 zł. I automatycznie te 800 zł w porównaniu do tych 10, no wydaje się bardziej wartościową kwotą. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej zapraszamy tuż przed Wigilią w przyszły piątek. Do zobaczenia.